Co się dzieje z polską walutą? Czy jest to dobry moment, żeby kupować euro z myślą o urlopie? O tym będę rozmawiał z Maciejem Leściorzem, ekspertem CMC Markets. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam. Co mają zrobić ci, co jeszcze nie kupili euro, a wybierają się na urlop? Wydaje się, że ten okres, kiedy euro było notowane i można było kupić poniżej 4,60, mamy za sobą, przynajmniej w okresie tym, który rozpatrujemy, wakacyjnym. Więc w tym momencie raczej bym oceniał, że nie powinno być jakiegoś dramatu, czyli te poziomy powyżej 4,70, jeżeli nic oczywiście nieoczekiwanego się nie zdarzy, najprawdopodobniej nie zostaną przekroczone w tym najbliższym okresie wakacyjnym. Niemniej no, takie wahania w tym zakresie 4,60-4,70 są wielce prawdopodobne. Bo spojrzałem na minimum i maksimum z ostatnich 52 tygodni, no to maksimum to było 4,96 i to był właśnie moment, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, no a minimum 4,49. No do tego minimum nie wrócimy, jak z tego wynika jednoznacznie, jak pan, z tego co zaczął pan wyjaśniać. Okres oczywiście to bezpośrednio po wybuchu wojny to była taka typowa panika, ucieczka kapitału od ryzykownych aktywów i z podobną sytuacją mamy do czynienia w tym momencie. Kapitał też ucieka z ryzykownych aktywów, czyli między innymi waluty rynków wschodzących, do których zaliczany jest polski złoty, też są w odwrocie i to skutkuje właśnie spadkami walut na walutach rynków wschodzących. Z tym mieliśmy do czynienia w poniedziałek 13 czerwca, kiedy no, pojawiła się najpierw wyprzedaż silna na rynkach kryptowalut, to pociągnęło za sobą inne aktywa i między innymi właśnie waluty. Tak głównie w tym momencie są oczekiwania względem Fedu, co do podnoszenia stóp procentowych i jeszcze ostrzejsze jego podnoszenia, bo rynek już od dawna wyceniał podwyżki stóp procentowych, natomiast w ostatnim czasie ta wycena stała się bardziej agresywna, czyli wyższa skala podwyżek stóp procentowych powoduje, że są obawy dotyczące sytuacji gospodarczej w połączeniu z inflacją, obawy stagflacyjne. Także to mamy fatalną mieszankę wybuchową właśnie i odwrót od rynków wschodzących, przyciąganie kapitału do dolara. Czyli patrząc na to, co się dzieje z najważniejszymi indeksami giełdowymi, no to widać spadki, czyli narastającą awersję do ryzyka. Co mogłoby pomóc złotemu? No, teoretycznie mamy jeszcze drugi bank centralny, bliższy nam, czyli Europejski Bank Centralny, który również planuje zacieśnianie polityki monetarnej. Od 1 lipca kończy się program skupu aktywów. Dodatkowo można się spodziewać, że na tym najbliższym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego dojdzie do pierwszej podwyżki stóp procentowych, kolejna we wrześniu, tak przynajmniej zapowiadała prezes Christine Lagarde i w ostatnim czasie jeszcze bardziej podkręciła tą swoją jastrzębią retorykę, czyli jastrzębią w stosunku zacieśniania tej polityki monetarnej, podnoszenia stóp procentowych. Więc to jest taki czynnik, który teoretycznie, bo tutaj ważne słowo teoretycznie, powinien pomagać, ale podnoszenie stóp procentowych w strefie euro może spowodować powrót tych obaw, z którymi mieliśmy do czynienia około dekadę temu, czyli problem zadłużenia krajów Europy Południowej, przede wszystkim Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, dlatego że w Unii Europejskiej prowadzona jest wspólna polityka monetarna, nie polityka fiskalna, więc różne kraje są też na różnym poziomie zadłużone i podnoszenie stóp procentowych powoduje, że te kraje będą miały problem z obsługą swojego długu. Więc to są sytuacje, które powodują powrót takich ryzyk związanych z integralnością Unii Europejskiej. Pojawiają się różne takie ruchy i populistyczne. No i to powoduje wzrost ponowny jeszcze awersji do ryzyka, która i tak już jest na wysokim poziomie, a może być na jeszcze wyższym. Więc nawet ten czynnik, który teoretycznie poprzez podwyżkę stóp procentowych i siłę euro powinien pomagać, w praktyce może szkodzić. Przed nami w tym roku jeszcze 6 posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, w tym 5 decyzyjnych, czyli jeszcze teoretycznie 5-krotnie może być zmieniana podstawowa stopa procentowa. Czy to będzie miało wpływ na złotego?
To ma wpływ, tylko pamiętajmy, że stopy procentowe są podnoszone też w innych krajach naszego regionu. Podobne problemy dotyczą innych krajów naszego regionu, czyli rosnąca inflacja i cały czas ta inflacja ucieka przed podwyżkami stóp procentowych, czyli ta skala podwyżek stóp procentowych jest w praktyce zbyt mała, żeby dogonić inflację. Prezes Glapiński zapowiedział, że można spodziewać się końca cyklu podwyżek, że jak to określił podczas ostatniego posiedzenia, jest bliżej niż dalej. No i to może być akurat taki czynnik, który też nawet w tym koszyku walut rynków wschodzących sprawi, że złoty może być przesunięty trochę w odstawkę. I to jest ryzykowne. Natomiast samo oczywiście podnoszenie stóp procentowych zwiększa atrakcyjność naszej waluty poprzez to, że różnego rodzaju strategie, takie choćby carry tradingowe oparte na różnicach w stopach procentowych, też mogą przyciągać kapitał. Ale do tego wszystkiego potrzebny i niezbędny jest ogólnie lepszy sentyment na rynkach globalnych i napływ kapitału na rynki wschodzące. Mówiliśmy przede wszystkim o relacji euro do złotego, a czy są jakieś inne waluty, na które warto zwrócić uwagę? No na pewno w stosunku do dolara tutaj może być ciekawa sytuacja, dlatego że w przypadku dolara mamy w dwojaki sposób przyciąganie kapitału. Z jednej strony jest to waluta rezerwowa globalnie, jest to waluta, która jest uznawana za bezpieczną, czyli kapitał w momencie różnego rodzaju zawirowań, podobnie jak w przypadku franka, podobnie jak w przypadku jena, do tej waluty właśnie ucieka. No i mamy jeszcze dodatkowo dość dynamiczne podnoszone stopy procentowe i zacieśnianie polityki monetarnej w Stanach. Także w tym momencie, przynajmniej jeżeli nic się nie zmieni w kolejnych dwóch kwartałach, a patrząc na amerykański Fed, raczej konsekwentnie działa względem tego, co zapowiada, no to można się spodziewać, że ten dolar właśnie pozostanie silny. Na tym samym w stosunku do złotego również będziemy widzieć te poziomy niestety aktualne i jeszcze wyższe. Tutaj też słabość złotego może być widoczna. O tym, co się dzieje z polską walutą, rozmawiałem z Maciejem Leściorzem, ekspertem CMC Markets. Dziękuję panu za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.